W Mysłowicach została otwarta stacja wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Nowa baza ma przynieść korzyści nie tylko pacjentom, ale też ratownikom, którzy będą teraz czekać na wezwania w komfortowych warunkach. Paweł Jędrusik. Z budowy nowej stacji pogotowia w Mysłowicach cieszą się ratownicy medyczni, którzy będą tu pracować. Warunki są tu zupełnie inne od tych w poprzednim miejscu. Widziałem pan, jak ona wygląda? To jest wszystko nowe, wszystko tutaj jest zrobione pod nas, pod ratownictwo. Na dalsze prace chodzą tutaj warunki jakieś tam odpoczynku czy coś, ale to mamy wszystko. Mamy gdzie tą karetkę umyć, wyczyścić, przygotować do odpowiedniego wyjazdu. Stoi przede wszystkim w ciepłym garażu. Żadna zima, żaden wyjazd nie jest tu dla nas problemem. Wcześniej zespoły pogotowia ratunkowego stacjonowały w pomieszczeniach w budynku po byłym prosektorium. Samo dojście do karetki było długie, bo trzeba było przejść dość długi chodnik. Poza tym karetki stały na zewnątrz, a więc wszelkie warunki atmosferyczne wpływały na to, jak my też dochodziliśmy do karetki. Czasami zdarzało się, że byliśmy cali mokrzy. Czasami ten czas był też wydłużony, z tego powodu trzeba było karetkę przygotować do wyjazdu. A nie jest tajemnicą, że przy ratowaniu pacjenta liczy się każda minuta. W przypadku nowej siedziby pogotowia na korzyść pacjentów ma wpłynąć też jej lokalizacja. Ta odległość i ten układ komunikacyjny, który tutaj jest w sąsiedztwie stacji pogotowia, jak najbardziej temu pomaga, żeby wyjechać w te najbardziej newralgiczne miejsca, gdzie akurat terenowa stacja obejmuje jak najszybciej. Koszt budowy nowej stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach to około 4 700 000 zł.